Tydzień temu w Warszawie na Marszu Kodu było nas prawie ćwierć miliona. Powiedziałem wtedy, że jak będzie trzeba i przyjdą wybory, to jesteśmy w stanie się zjednoczyć. Wczoraj, jak Państwo widzieliście zapewne w Sejmie, pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie koordynować się w ramach opozycji w najważniejszych sprawach dla Polski. W tych sprawach fundamentalnych, czyli obronie konstytucji, obronie naszej pozycji w Unii Europejskiej, żeby nas przypadkiem z tej Unii nie wypchnęli, ale też żebyśmy byli traktowani poważnie. W kwestiach bezpieczeństwa, bo to, co ostatnio wyrabia nasz minister obrony narodowej, to jest mało poważne, a na pewno bardzo niebezpieczne. On powinien dbać o nasze bezpieczeństwo. I szanowni Państwo, nie zgadzamy się wszyscy na język nienawiści, którego niestety jest coraz więcej w naszym kraju i to nie jest przypadkowe. Jestem przekonany, że Polacy w tych sprawach najważniejszych, tych fundamentalnych, potrzebują wspólnego frontu. Ale to nie oznacza, że znikają różnice między nami a PSL-em i Platformą. Wręcz odwrotnie, jeżeli chodzi o podejście do gospodarki, mamy zupełnie inne spojrzenie niż obie partie, z którymi koordynujemy te fundamentalne kwestie. Jeżeli chodzi o podejście do państwa, też mamy inne podejście. Uważamy bowiem, że państwo ma być służebne wobec obywateli. Jesteśmy przekonani, jak tu jesteśmy, chyba wszyscy podzielamy ten pogląd, że w polskiej polityce potrzebne są zupełnie nowe osoby. Świeże, z doświadczeniem, ale słuchajcie, z doświadczeniem innym niż 18-20-letnie parlamentarne. Mamy już dosyć tego. Przy całym szacunku do kolegów, którzy mają te 18-20-letnie doświadczenie parlamentarne, no to już prochu nie wymyślą. Prawda? Proszę Państwa, naszą rolą jest proponowanie dobrych rozwiązań, ale też musimy się przeciwstawiać tym złym, które niestety co tydzień w naszym kraju się pojawiają. I w tych sprawach, gdzie będzie potrzebny mocny głos sprzeciwu, będziemy mocno mówili o tym. Niestety takie dwa przykłady z ostatnich dwóch tygodni chciałem pokazać jako przykłady czegoś, na co się nie możemy zgodzić. Na przykłady tego, gdzie potrzebne jest podejście zero tolerancji. Prawie tydzień temu pojawił się na tak zwanej żylecie napis języka nienawiści, na którym to napisie sugerowano, że kilku dziennikarzy i niektóre partie powinny znaleźć się na szubienicy. Zgłosiliśmy protest do prokuratury. Ciekawe, co Zbigniew Ziobro w tej sprawie zrobi. Czy prokuratura będzie teraz szybciej działała, czy też nie. Ale w tej sprawie, jak nie będziemy mocno protestować, jak nie będziemy takich rzeczy napiętnować, to proszę Państwa, ich będzie coraz więcej. W zeszłym tygodniu pojawiała się informacja, że na Podkarpaciu nie ma ani jednego szpitala, w którym można legalnie dokonać zabiegu, który jest zgodny z polskim prawem terminacji ciąży. Tajemnica Poliszynela jest taka, że Narodowy Fundusz Zdrowia, ale to są plotki, przekazuje plotki do sprawdzenia. Tajemnica Poliszynela jest taka, że Narodowy Fundusz Zdrowia powiedział, że nie będzie finansował tych szpitalów, które dokonują takich zabiegów. W związku z tym wszystkie szpitale się zrezygnowały. Szanowni Państwo, jeżeli nie będzie naszego mocnego głosu w tej sprawie, to najpierw będzie jeden stadion, ale potem będą wszystkie stadiony. Najpierw będzie Podkarpacie, a potem będzie cała Polska. W związku z tym tu i teraz trzeba powiedzieć mocne nie. Wiem o tym, że mamy mniejszość, ale nasz głos musi być słyszalny. Głos nie tylko naszego ugrupowania, ale społeczeństwa obywatelskiego. Jeszcze raz podkreślam, zero tolerancji. Im szybciej to zatrzymamy, tym lepiej, bo ta zła fala, obawiam się, może iść. Proszę Państwa, Polska jest lepsza niż to, co pokazuje telewizja rządowa. Polacy nie są tak agresywni i tak niemili jak PiS. Nie ma w nich tyle żółci, agresji, nienawiści. Jesteśmy dużo bardziej pozytywni, jesteśmy proeuropejscy. Polacy są narodem, który naprawdę chce być w Europie. Jesteśmy najbardziej proeuropejskim i nie rozumiem, skąd ta nienawiść do Unii Europejskiej, do innych krajów. Być może też szukanie wroga, jak się im wszystko nie udaje, na kogoś muszą zwalić. Szukają na kogoś zwalić obniżki perspektywy ratingu.
Mi się wydaje, jak słyszę pana ministra Szałamachę, że on nie wie, co się wydarzyło. Jeszcze raz, panie ministrze, nie wolno ignorować złych sygnałów, nie wolno ignorować żółtych kartek, nie wolno ignorować sytuacji, kiedy temperatura w termometrze idzie do góry. Ale powiem państwu szczerze, no zajmowałem się kwestiami kryzysu gospodarczego w Europie i za każdym razem w Grecji, jak obniżano ratingi, ignorowano to, nie przejmowano się tym. Mówiono, że na pewno możemy sobie na to pozwolić. Ja pamiętam, jak prezydent Andrzej Duda rok temu mówił, że ci, którzy mówią, że nie ma pieniędzy, nie znają się, pieniądze są. Nie ma pieniędzy i pan prezydent chyba się dopiero teraz zorientował. I w związku z tym tak samo jest z ministrem Szałamachą i innymi przedstawicielami rządu. Jeżeli dostajecie złe sygnały, to weźcie to pod uwagę. To nie chodzi tylko o kwestie związane z tym, że w Polsce wydajemy więcej niż zarabiamy. To jest problem tego, że Jarosław Kaczyński tego nie wie. I nie wie też, że łamanie prawa, łamanie konstytucji powoduje, że mamy nieprzewidywalność prawną. Nie wiadomo, co jutro oni jeszcze wymyślą. Nie wiadomo jeszcze, co oni jutro wymyślą. I to jest przerażające. A przypomnę, to cały blitzkrieg trwa dopiero 6 miesięcy. A przed nami jest jeszcze 3,5 roku. 3,5 roku albo krócej. Szanowni Państwo, no to oznacza olbrzymią niepewność. Stąd bardzo ważne są różnego rodzaju działania, aktywność, jednoznaczny opór i mocne stawianie spraw. Jedynym sposobem, jakim możemy przekonywać Polaków, to komunikacja z nimi. To przekonywanie większej grupy osób, że nie jest tak, jak tamci mówią. Bardzo ważne jest to, żebyśmy nie przekonywali tylko siebie, ale tych cały czas, którzy zaczynają wątpić w dobrą zmianę. Jest ich coraz więcej, bo dobra zmiana jest agresywna. Dobra zmiana nie śpi. I dobra zmiana budzi się z grymasem. W związku z tym przekonajmy ich, że mogą dołączyć do szerszej społeczności, która budzi się z uśmiechem i chciałaby, żeby codziennie świeciło słońce. Proszę Państwa, ja jestem optymistą, bo jesteśmy proeuropejscy. Jesteśmy otwarci na różne poglądy, czyli zapraszamy do tego, żeby do tych marszów przyłączyli się ci, którzy tak naprawdę czują się być może jeszcze niekomfortowo z tym, zastanawiają się, czy może dobrze zagłosowali. Wszystkich przyjmiemy, nie będziemy dzielić na gorszych i lepszych. Nie będziemy sprawdzać w życiorysie, czy głosowali na PiS. Każdy miał prawo się pomylić. Proszę Państwa, ja patrzę z optymizmem. Jesteśmy krajem, narodem, który umie się jednoczyć w ważnych sprawach, takich historycznych. I teraz taki jest historyczny moment. Rok 2016. 4 czerwca będzie kolejny marsz. Jako może nie tyle organizator, ale przyszły uczestnik. Wszystkich zapraszam, bo musimy pokazać jedność, że jest nas coraz więcej. Bo ludzi dobrej woli, jestem przekonany, jest więcej. Tylko się trzeba zorganizować i trzeba się policzyć. Dobrze się policzyć, bo niektórzy cały czas nie mogą policzyć tamtego marszu. Proszę Państwa, jesteśmy po to, żeby dawać Polakom nadzieję. Będą nas wielokrotnie wyśmiewać. Przeżyjemy. Będą się starali z nas niszczyć. Nie uda im się. Będą udawali, że tylko oni mają rację. Ale Polacy nie są głupi. Wyczują fałsz. Wyczują agresję. Wyczują ten agresywny grymas. I chciałem powiedzieć jedną rzecz jednoznacznie. My nie ustąpimy. A ja nie odpuszczę. Im więcej agresji z tamtej strony, tym większa determinacja, żeby z tym skończyć. Musimy być konsekwentni i wytrwali. To jest najważniejsze, szanowni państwo. To może być trochę dłuższy marsz niż miesiąc. Mówię, to może być 3,5 roku. W związku z tym musimy być konsekwentni i wytrwali. Cieszyć się małymi zwycięstwami, akceptować małe porażki, ale wiemy, że idziemy w dobrą stronę i że Polska w takich trudnych sytuacjach zawsze wychodziła wzmocniona. Tylko ważne, żebyśmy nie tracili czasu, żeby to nie było kolejne 3 lata stracone, żebyśmy potem nie musieli na świecie tłumaczyć, co to się w Polsce dzieje. Bo to trudno wytłumaczyć. Nie wiem, kto to może wytłumaczyć, chyba tylko jedna osoba, bo w PiS-ie to oni nawet nie mają czasu myśleć o tym, co się dzieje, tylko wykonują polecenia. A wykonywanie poleceń zawsze się źle kończy. Proszę Państwa, jestem przekonany, że jak będziemy razem skutecznie, to znowu zaświeci słońce. Dziękuję bardzo.